Linia zaopatrzeniowa to jest nasz następny cel w grze, jednocześnie poziom czwarty, czyli po tym poziomie przejdziemy już połowę gry. Hugo, gorączka czarnych diamentów. Oczywiście w wersji ekstremalnej, czyli bez odnoszenia żadnych obrażeń, bez umierania i zbierając wszystko, co tylko napotkamy na naszej drodze. Linia zaopatrzeniowa jest bardzo ciekawym poziomem, ponieważ napotkamy tutaj skrzyneczki, które są transportowane po takiej linii i generalnie musimy uważać na przepaść przede wszystkim. No i dobra, wskoczmy sobie na tę skrzynkę i generalnie wszystko może wyglądać w porządku, bo jedziemy sobie, nie musimy nic robić, ale okazuje się jednak, że no nie jest tak różowo, ponieważ po jakimś czasie te skrzynki właśnie runą w przepaść i dobrze jest to wyczuć, jeżeli te skrzynki zaczynają się tak trząść niczym galareta. Wtedy już mamy znak, w zasadzie pewność, że musimy jak najszybciej przeskoczyć na inną skrzynkę, gdyż właśnie z tą skrzynką runiemy w przepaść, a na pewno tego nie chcielibyście. Po jakiejś... Czasami będziemy napotykać na takie wysepki. Zawsze tutaj warto odwiedzić te wysepki, ponieważ możemy zebrać kilka diamentów, no i też przy okazji unicestwić kilku kolesi, oczywiście nie mającymi mózgu. Tak, czyli oczywiście krokodyli mam na myśli. I co jakiś czas będziemy wysiadać. Tak, bo tutaj widzicie taką bramę, że tak to ujmę, i po prostu musimy wysiąść i po prostu przejść wzdłuż tutaj drogi. Dobra, kolejny facet unicestwiony. Tak, mamy tutaj tłoki, które co jakiś czas się wysuwają. Musicie uważać, ponieważ jeżeli zostaniecie popchnięci przez ten tłok, to spadniecie w przepaść. Tak, przy okazji dosyć ciekawe dźwięki wydają. Dobra, idziemy sobie. Uważamy na te mosty, ponieważ się zawalają pod naszym ciężarem. No i dobra, ten peron akurat nie był zbyt długi. A dlaczego mówię peron? Ponieważ nie wiem czemu, ale ten poziom bardzo mi przypomina metro warszawskie. No może niekoniecznie warszawskie, ale po prostu wiecie, metro, czyli podziemną kolejkę tak zwaną, bo wiecie, mamy przepaść, a przepaść akurat kojarzy mi się z tunelem akurat, bo wiecie, to nie jest ani powierzchnia, tylko to jest po prostu takie bardziej, nie wiem, jaskinia może, albo coś podobnego. Tak, bardzo mi to metro przypomina. O, i teraz widzicie, mamy kolejną stację. Tylko teraz musimy ustalić, w jakim kierunku jedziemy. To załóżmy, że akurat jedziemy w stronę Młocin. Tak, Młociny, moja ulubiona stacja warszawskiego metra. Tak, i z tego co pamiętam, to są chyba cztery stacje. Tak, stacja akurat. No załóżmy, że to jest stacja akurat i to jest peron, o, po którym się teraz idziemy. Tak, i cztery stacje, czyli akurat ta stacja to będzie Stare Bielany. Tak, potem będzie Wawrzyszew i na końcu Młociny. Tak jest. Dobra, kolejne tłoczki. Uważamy. No tym razem może być ciężej, ponieważ mamy przepaść, ale wydaje mi się, że to nie jest jakoś szczególnie trudne do ominięcia. Dobra, dobra, wskakujemy do pociągu i jedziemy tym razem na Wawrzyszew. Ha, dobra. Dobra, jest jakaś wysepka po lewej. Dobra, ta już się trzęsie, platforma, więc przeskoczmy czym prędzej. Na razie idzie całkiem sprawnie, powiem wam szczerze. A to jest dopiero pierwsza próba. No dobra, zobaczymy jak ona się skończy. Dobra, zasypiaj. Nie jesteś już tu potrzebny. I okej, moi drodzy, mamy Wawrzyszew. Bardzo miło. Przedostatnia stacja już. Ojojojojojojojoj. Było blisko. Ale na szczęście udało się zareagować.
Dobra, ty już. Tobie już dziękujemy za uwagę. Okej, mamy strzelającego. Oczywiście nie pomyśli, żeby do nas strzelić, tylko no, strzela tylko w jednym kierunku. Ach, ta inteligencja w tej grze, mówię wam. Dobra, tutaj mam biedaczka. Ale już go uwolniliśmy, więc jest jak najbardziej w porządku. ...48 diamentów, czyli już jesteśmy całkiem blisko. Tak, teraz już na pewno będzie ostatnia stacja. Tam następna w sensie. Następna stacja będzie ostatnia. O, to miałem na myśli. No dobra, to wsiadamy do pociągu, jedziemy na Mociny, jej! Następna stacja, Mociny. Dobra, wysiadamy już. Mociny osiągnięte, moi drodzy. Tak, a po czym to poznać? Po tym, że chociażby kadr jest nieco oddalony. To już jest na pewno pętla, tak zwana. Gdzie zapewne pociągi zawracają i jadą tym razem w stronę Khabat. No dobra, a my tymczasem wstępujemy w to miejsce, tam gdzie jest taki znak z czaszką. No dosyć nieprzyjemnie, ale niestety nie mamy innego wyjścia. Chociaż wbrew pozorom nie jest tu aż tak strasznie. Mamy tylko kilka takich platform obracających się. Więc tutaj nie będzie problemu. O ile oczywiście nie będzie lagowało. Tak, i widzicie tutaj pętle w całej okazałości, gdzie pociągi zawracają. O, przy okazji wyrzucają węgiel. Bardzo śmieszne. W metrze warszawskim akurat żadnego węgla nie ma. A dobra, nieważne. No i się zbliżamy już do końca poziomu. No. Ani się nie obejrzeliśmy, a to już prawie końcówka. Więc nawet nie taki długi ten poziom wcale. I tak, jedna rzecz jeszcze odnośnie Kikurian. Tak, Kikurianie pełnią funkcję punktu kontrolnego, a o tym nie wspomniałem, zapomniałem. I też maksymalną liczbę żyć, jaką możemy osiągnąć w tej grze, to 19, jak już zapewne zauważyliście. Tak, już więcej żyć niestety mieć nie możemy. No, mi się wydaje, że to jest całkiem sprawiedliwe, bo w grze Kiriku Afrykańska Przygoda, a też robiłem serię z tej gry, mogliśmy mieć aż 102 życia nawet. Na tyle mieliśmy w pewnym momencie. No dobrze, a my tymczasem kończymy level, bo nie mamy tu już nic do roboty. Premia zdrowia. Tak, bo oczywiście wszystkie diamenty zebrane, wszystko uwolnione. Kolejne serduszko jest nasze. Jak pięknie. No i też czas kontynuować. Tak, może to ją zatrzyma. Co się dzieje? Ja nic nie wiem, ja nie rozumiem. Produkcja spada. To zrób z tym coś, trzeba się śpieszyć. O nie, pani, nie dotykaj, nie, proszę, nie, nie, do, nie dotykaj, nie, proszę.
Platforma wydobywcza, poziom numer 5. I przy okazji kolejny bardzo fajny filmik, który zdążyliście już obejrzeć. Zresztą wszystkie filmiki w tej grze są bardzo fajne. Pojawiły się w fabryce pierwsze usterki, tak jest. Jestem bardzo ciekaw, jak ta gra się zakończy. Ale dobra, platforma wydobywcza. Bardzo trudny poziom. I mówię to zupełnie szczerze, bo zdążyłem już w nim oberwać kilkanaście razy. I wiem, co mówię. Ogólnie zaczynamy na takiej plaży, ale nie myślcie sobie, że przebrniemy przez nią łatwo, bo tak wcale nie będzie. Widzicie, że pułapek się pojawiło znacznie więcej. Do tych min, które, znaczy do tych istot, które przelatują z dziury do dziury, doszły miny, na które też oczywiście trzeba bardzo uważać. No i tutaj już naprawdę żartów nie ma. Pojawiły się schody i to strome schody. Poziom pierwszy to przy tym poziomie pikuś. Naprawdę, mówię wam. A teraz już żartów nie ma żadnych. Dobra, czekamy cierpliwie. Okej, mamy kolejnego krokodyla miotającego dynamitami. Dobra, spróbujemy jakoś go unicestwić. Dobra, udało się. I generalnie niektórzy tacy krokodyle kryją się za takimi płotkami. I na te płotki też musicie uważać, ponieważ możecie od nich oberwać. Chociaż wyglądają, no, niepozornie, ale jednak, no, mogą was zranić. I tak sobie dochodzę do wniosku, że tak naprawdę wszystko w tym poziomie może was zranić. No, jedynie te beczki są nieszkodliwe. Tak na dobrą sprawę i te kałuże czarne. Ale poza tym wszystko, no, może źle na was zadziałać. Dobra, tego pana spróbujemy jakoś uśpić, tak jest. Tego tak samo. Miałeś swoje 5 minut, ale teraz już musisz opuścić nas. Innej możliwości nie ma. Dobra. 17 już mamy. I ogólnie ten poziom składa się z dwóch części. W pierwszej części będziemy poruszać się po tej plaży. W drugiej zaś wskoczymy na tytułową platformę wydobywczą. Ale która część jest, okaże się łatwiejsza, no naprawdę nie wiem, bo obydwie mogą przysporzyć nam tyle samo kłopotów. Czyli oczywiście bardzo dużo. Dobra, kolejne istoty i kolejne miny przy okazji. No tutaj trzeba naprawdę grać powoli, jeżeli zamierzacie przejść tę grę bez żadnych obrażeń i ogólnie z utrudnieniami. Dobra, zobaczymy, jak te istoty krążą. Dobra, spróbujemy. Oj, było blisko. O, było blisko, znów. Dobra. Na razie jakoś idzie, ale jak będzie dalej, to naprawdę nie wiem. Dobra, uwalniamy tego biedaczka już, żeby się nie martwił. Nigdy więcej. Swoją drogą, co tutaj się wydarzyło? Coś się rozlało? Ale nieważne, przechodzimy dalej. Nie ma co się zatrzymywać na jakimś atramencie, czy co to jest w ogóle. Dobra, to tutaj będzie kolejny ten miotający. Dobra. Oczywiście bez mózgu, bo nie rzuci tymi laskami dynamitu bezpośrednio w nas, tylko w pobliżu nas. Tak jak to bywało w poziomie trzecim, Grota Diamentów. Tak, ten na przykład nie pomyśli, żeby do nas podejść, tylko oczywiście patroluje tylko teren, nic więcej. Jakby naprawdę nie mieli mózgu. Dobra, tutaj akurat nikt się nie chował. Ale tutaj już się chował, owszem. Trzeba też nim się zająć, koniecznie. No i dobrze, moi drodzy, mamy już drugą część.
dochodzimy do drugiej części. Tak, czyli mamy tę tytułową platformę wydobywczą, na którą teraz wskakujemy. I oto rozpoczynamy drugą część platformy wydobywczej, gdzie tym razem spotkamy takich panów z czapkami. Czy to są, nie wiem, inżynierzy, czy kto to? Dobra, tutaj musimy uważać na strzelca. Ale ten oczywiście strzela tylko w jednym kierunku, więc mamy no ułatwienie w pewnym sensie. Spróbujemy go jakoś z dystansu. O, i pięknie. Akurat jakoś poszło. I pamiętam, jak grając za cieciaka, chciałem za wszelką cenę skoczyć na tę rurę. No, nie udawało mi się to jednak. I nawet teraz też nie. No, nawet przez nią przeniknąłem. Dobra. Oj, kolejny. Z kluczem francuskim, zapewne. O, TNT. Dawno TNT nie było, w sumie. Ostatnio mieliśmy kontakt z TNT w poziomie trzecim. I jakby ktoś nie wiedział, to TNT po prostu jest po jakimś czasie wysadzone, jeżeli tylko dotkniemy tę paczkę. O, tutaj kolejny ktoś strzela sobie. Trzeba wyczuć dobry moment, bo... Właśnie. Dobra, teraz... Do ataku! Ależ pięknie to rozegraliśmy. O, tutaj widzę życie tak przy okazji. Można sobie zebrać, chociaż nie wiem po co, bo jak już mamy maksymalną ilość życia, jaką tylko możemy zebrać. O, tutaj była dziura przy okazji, nawet nie wiedziałem, powiem szczerze. Było blisko, znów. Naprawdę dużo szczęścia mam, bo jakoś często mówię, było blisko. Dobra, kolejny strażnik. Do uśpienia oczywiście. Dobra, mamy. Dobra, już idziemy po tego biedaczka. Tylko trzeba najpierw oczyścić teren. Koniecznie. Dobra, hopla. Zasypiaj. A ty wracaj do domciu. No, podarował nam życie, aczkolwiek niepotrzebnie, bo no, wiecie sami. I tak przy okazji, nawet pomimo tego, iż ci przeciwnicy generalnie potrzebują trzech uderzeń, żeby ich unicestwić, to jednak jakoś łatwo się ich pokonuje mimo wszystko. Nie, to chyba wszystko za pośrednictwem właśnie inteligencji, która występuje w tej grze. No, mogłaby zostać dopracowana jednak mimo wszystko. Ale jednak jest jak jest i musimy to jakoś przełknąć. Dobra, kolejna przepaść. Dobra. No, 72 diamenty, czyli już zbliżamy się do końca. Do końca tego poziomu, jak i też do końca odcinka. Mam nam tylko nadzieję, że żadnego diamentu nie pominę, bo jeżeli jakiś pominę, no to będzie dosyć kiepsko, bo będę musiał po niego wrócić. Ale może tak nie będzie. A jeżeli tak będzie, no to... no to ciężka sprawa. A nie chciałbym powtarzać tego poziomu, naprawdę. Ja już tak wystarczająco już wiele razy zginąłem. Dobra, padaj już. Ty także. 80 już. No to jeszcze tylko 13. 12. Powiem wam szczerze, że druga część jakby łatwiejsza jest. Nie wiem, pierwsza była ciężka zdecydowanie. Druga nawet nie aż tak, w sumie.
Tak, i to już jeden z ostatnich momentów. Tak, zapamiętałem to właśnie po takim ułożeniu tych płytek. Czy tutaj coś jest? Nie ma nic. Dobra, żegnamy pana. 92 i 93, tak. Czyli mamy wszystko, czy jeszcze tylko mamy do uwolnienia tego Kikuriana. I tak oto, moi drodzy, kończymy trzeci odcinek. Zagrajmy w Hugo Gorączka Czarnych Diamentów. Także bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że miło się oglądało. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, które będą wkrótce. I trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Na razie.